ciężko mi się wydaje pieniądze, dlatego muszę sobie to zaplanować. Jeżeli ktoś się mu łatwo wydaje, tak mówiąc publikowi, jest spenderem, to trzeba musi sobie zaplanować, że tych pieniędzy może wydać maksymalną ilość w danym miesiącu, tak? Czy da się w ogóle zarządzać czasem? I moim zdaniem, jakby wiele osób, które się zajmuje tym zawodowo, to jest tak trochę, że ja uważam, że nie da się zarządzać czasem, jakby tak z punktu widzenia, to jest pojęcie potoczne. Bo czas leci niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie. Po prostu on płynie, tak? I co byśmy nie zrobili, nie da się go zatrzymać, nie da się go cofnąć, nie da się go przyspieszyć. I on po prostu leci, więc nie mamy za bardzo możliwości do tego, żeby nim zarządzać jakkolwiek. Jedynie, co możemy zarządzać, to możemy zarządzać sobą po prostu w tym czasie. Czyli wpływać na siebie tak, żeby w danym krótkim czasie, który leci, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, zrobić jak najwięcej rzeczy, czy jak najbardziej efektywne, żeby była najbardziej efektywna nasza praca. I tym możemy zarządzać, więc jakby tak w roli ścisłości i to jest bardzo istotne. Ja się do tym dowiedziałem na jednym ze szkoleń, mimo tego, że wiele osób mówi, że jest nawet wiele książek na temat zarządzania czasem, ale ja bym się aż tak bardzo teorii nie trzymał, bo każdy wie, o co chodzi z zarządzaniem czasem, że chodzi o to, żeby czas, który mamy, wykorzystać jak najintensywniej. Tak? Teraz mam dla Was tu przygotowanych sporo merytorycznej wiedzy. Jakby chcę Wam się z Wami podzielić rzeczami, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym ja jestem teraz. Czyli do miejsca, w którym ja się znalazłem i to jestem dosyć młodą osobą, mam 32 lata dopiero. Z perspektywy być może Was, niektórych jestem stary, z perspektywy jeszcze jestem młody, więc to jest kwestia, zależy w którym jesteście etapie, ale mi się wydaje, że jak na moje rezultaty, to jestem dosyć osobą młodą. I bardzo ważna rzecz, która jest tutaj istotna, to jest jakby balans, żeby znaleźć balans między życiem prywatnym, a między biznesami, które się robi. I ja nie jestem tu ekspertem od tego, żeby znaleźć balans, ale gdyby nie ten balans, to tak naprawdę bym sobie nie poradził w tym, żeby osiągnąć takie rezultaty. Czyli w związku z tym, że moje życie rodzinne i prywatne jest ustabilizowane, mam na tyle dużo czasu, żeby. Znaczy czasu, mam przestrzeń do tego, żeby skupić się na biznesie, czyli nie musiałem się skupiać dodatkowo na rozwiązywaniu swoich problemów rodzinnych czy jakichkolwiek osobistych, tylko tą kwestię mam ustabilizowaną, dlatego jeżeli tutaj jest dobrze, to tak naprawdę później o wiele łatwiej się robi biznes, bo nie trzeba się mierzyć jeszcze z wyzwaniami w domu. Oczywiście to nie jest tak idealnie, ale to jest bardzo ważny aspekt. I jakby wiele was osób mnie pyta, jak sobie łączę jakby robienie tylu biznesów z życiem prywatnym. I jakby to już mówiłem, że ja pracuję też bardzo dużo. Ja pracuję naprawdę bardzo dużo, ale jakby nie sztuką jest pracować dużo, sztuką jest pracować mądrze. I myślę, że podczas tego webinaru będę starał się wam pokazać, w jaki sposób ja pracuję, albo staram się pracować mądrze, bo jakby ja też siebie nie uznaję za jakiś ideał osoby, która jest najefektywniejsza na świecie. Popełniam jak każdy dużo błędów, ale moim zdaniem rezultaty, które mam w biznesie, w życiu, świadczą o tym, że no, robię to całkiem nieźle, więc jakby mam tyle w sobie odwagi, żeby pokazać, co mnie doprowadziło do tego miejsca. Jeżeli chodzi o odpoczynek i jeżeli chodzi o ten taki balans, to jakby można podzielić ludzi z punktu widzenia podejścia do pieniędzy na takie cztery najważniejsze obszary, albo cztery takie typy, ale dwa z tych typów są najbardziej popularni, te typy. I teraz są saverzy i spenderzy. Ja jestem jednym z nich i teraz powiem wam za chwilę, kim jestem i dlaczego taki jestem i być może wy też tacy jesteście, albo jesteście odwrotni. I saver to jest taka osoba, która ma podejście do pieniędzy, które ciężko się jej wydaje. Czyli nieważne, czy łatwo się zarabia, czy się ciężko zarabia, ważne jest to, że nieważne, ile ta osoba miała, ma problem z wydawaniem pieniędzy. A spender to jest taka osoba, no jak sama nazwa mówi, która wydaje, takim jest typowym wydawaczem, który po prostu bardzo lekką ręką wydaje pieniądze. I mam takiego wspólnika, który jest takim, bardzo dobrze zarabia, świetnie pieniądze mu się kleją, ciągną do niego, a jest takim spenderem, że bardzo lekką ręką wydaje pieniądze. Ja natomiast jestem saverem, że ja mam dużo problem z tym, żeby wydawać pieniądze. I na przykład to Porsche, które kupiłem, zanim kupiłem, ja półtorej roku
myślałem nad tym, czy je kupić, czy nie. Analizowałem za i przeciw, jakby kalkulowałem, czy, i aż znalazłem sposób, aż znalazłem jakby na tyle argumentów dużo, że po prostu ten samochód jest mi potrzebny, po prostu. I naprawdę to był dla mnie, mimo tego, że byłoby mi stać na to, że to nie był dla mnie wydatek, który jakkolwiek obciąży budżet mój i jakby, nie wiem, zaryzykuję cokolwiek kupując ten samochód, to mimo wszystko jakby ciężko mi było wydać pieniądze na gratyfikację samego siebie. I jakby jest na to pewien sposób. Sposobem na to jest to, żeby po prostu z góry, jeżeli ktoś ma problem z wydawaniem pieniędzy, to żeby z góry sobie zaplanował, że przynajmniej 10% tego, co zarabia, przeznaczył na rozrywkę. I jeżeli dzisiaj przeznaczacie więcej, to ograniczcie to, ale jeżeli przeznaczacie mniej, tak jak ja, to trzeba czasem siebie na siłę nagrodzić, tak żeby po prostu poczuć, że to, co robimy, nie robimy tylko dla samego faktu, że zarabiamy pieniądze, ale też po to, że coś z tego mamy. I to jest właśnie planowanie, że jeżeli ja, gdybym, znaczy ciężko mi się wydaje pieniądze, dlatego muszę sobie to zaplanować. Jeżeli ktoś się mu łatwo wydaje, tak jak mówiąc publikowi, jest spenderem, to trzeba musi sobie zaplanować, że tych pieniędzy może wydać maksymalną ilość w danym miesiącu, tak? I teraz nieważne, czy zarabia 1000 czy 100 tysięcy, ważne jest to, żeby wiedział, ile może wydać na rozrywkę, na swoją po prostu, na swoją zabawę. I to, czego się nauczyłem tego wspólnika, który jest spenderem, to, że nie zawsze wszystko opłaca się negocjować. Czyli czasami po prostu, jak jest mała rzecz, to czasem nie ma co się skupiać na pierdołach, na patrzeniu, ile coś jest, ile coś kosztuje, dlatego, że zastanawianie się nad tym, czy to jest tu drożej, czy taniej, czasami zmarnuje więcej czasu, który można by przeznaczyć na zarabianie pieniędzy dużo większych. I czasami nie wszystko się opłaca negocjować. Czasami na przykład, jeżeli ktoś mi mówi, że jego usługa kosztuje 150 zł, a ja wiem, że ona kosztuje 100, to nie zawsze negocjuję, po prostu. Ale jeżeli to by było 100 tysięcy, a 150 tysięcy, to negocjuję zawsze. Jeżeli ja spędzę, nie wiem, 15 minut na tłumaczeniu, dlaczego chcę zapłacić 100 zł za jedną rzecz, nie mówię za jednostkę jakąś, której jest tysiące, tylko za jedną rzecz, no to być może te 50 zł nie będzie warte moich 15 minut i na pewno nie będzie warte. I tu jest taki, trzeba znaleźć taki złoty środek, a znam ludzi bardzo zamożnych, którzy skupiają się na detalach, które niewiele im wnoszą, a później bardzo dużo pieniędzy tracą na rzeczach, które przechodzą im koło nosa, bo skupili się na nie tej rzeczy, którą trzeba, tak? Okej. Okay. I teraz, tak jak mówiłem, planowanie daje balans. Ja dzięki temu, że planuję, jestem w stanie odpoczywać też. I w moim przypadku ja jestem trochę pracoholikiem i dużo pracuję i bardzo lubię pracować. To mi daje mi siłę i jakby karmię się tym. Dlatego ja, gdybym miękki powstrzymał, pracował non-stop. Dlatego, żebym znalazł balans tym wszystkim, muszę sobie to zaplanować. Ja każde wakacje, każdy wyjazd rodzinny czy jakiekolwiek rzeczy, które nie są związane z pracą, planuję. Jeżeli sobie zapiszę z góry na miesiąc, pół roku czy rok do przodu, to ja wiem, że ja w tym czasie nie zapełnię tego czasu pracą. Jeżeli natomiast ja nie mam zaplanowanego wyjazdu, wakacji, to prawdopodobnie znajdę aktywność, która jest dla mnie satysfakcjonująca i tam to zapełnię. Dlatego nawet wolny czas trzeba zaplanować, bo jeżeli czegoś nie zrobi, to często można po prostu sobie stracić ten moment. Bo jeżeli ja, nie wiem, nie zaplanuję, to zawsze znajdzie się coś, co mi zajmie ten czas. Okej. Okay. I teraz, jak ja korzystam z kalendarza? Bo jakby kalendarz jest bardzo ważnym elementem w ogóle planowania i zarządzania co sobą w czasie. I przede wszystkim ja zarządzam swoim czasem poprzez kalendarz online. I korzystam z jako takiej bazy kalendarza googlowskiego. To jest mój taki główny kalendarz, który integruje się z innymi rzeczami. Dlaczego to robię? Bo o wiele łatwiej mi zaplanować pewne święta, pewne rzeczy z wyprzedzeniem, typu urodziny, typu wakacje za rok, typu jakieś rzeczy, które sobie planuję z dużo większym wyprzedzeniem. I o wiele łatwiej mi jest to zaplanować w dłuższym okresie czasu i rzeczy powtarzalne, które są co roku, mogę sobie je wpisać na sztywno jako powtarzalne wydarzenie. I korzystam też jakby z aplikacji, które się łączą z tym kalendarzem, które tak naprawdę inne osoby mają do tego dostęp. I na przykład udostępniam też mojej asystentce, która widzi po prostu co ja mam, jakie mam spotkania, o której godzinie, tak żeby ewentualnie móc mi coś umówić, jakieś spotkanie. Poza tym osoby, które są u mnie na mentoringu, mają dostęp do aplikacji, gdzie są w stanie zobaczyć, kiedy mam okienko i tam zapisać się po prostu z dnia na dzień na dłuższą konsultację, na rozmowę ze mną, tak żeby mogli po prostu widzieć, kiedy mam wolne i ten czas zapełnić, tak? Oni automatycznie to widzą, dostają automatycznie potwierdzenie SMS-em, że umówili się ze mną na dane spotkanie. I to jest jakby ważne. I teraz
komu to udostępniam? Udostępniam moim pracownikom kluczowym, którzy mają wpływ jakkolwiek na mój czas, którzy umawiają mnie na różne spotkania, czy to na przykład z wykonawcami, czy to w sprawach różnych biznesowych, to te osoby mają dostęp do mojego kalendarza i widzą tam pewne rzeczy, które chcę zobaczyć, które chcę, żeby oni zobaczyli. Czy widzą spotkania biznesowe, jeżeli ja mam natomiast jakieś rzeczy wpisane prywatne, ja mam tam kalendarz prywatny, do którego tylko ja mam dostęp, czyli rzeczy, które widać, mogę sobie to odklikać, a których nie chcę, mogę sobie to ukryć. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli umawiamy się w jakimś gronie, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, pięciu osób, że umawiamy się na kolejne spotkanie, po tym, które właśnie minęło, albo po telefonie, to ja proszę, albo sam to robię, żeby zaprosić mnie poprzez e-mail, żeby wpisać mi to do kalendarza. Czyli tak naprawdę tworzymy sobie wydarzenie, na przykład przyszły piątek o godzinie 15 i ja dodaję te osoby, żeby wpisać im to do kalendarza, albo one wpisują mi to do kalendarza. Wtedy automatycznie, jeżeli ktoś mi wpisze takie wydarzenie do kalendarza, ja automatycznie mam to wpisane w kalendarzu i nie mam możliwości, żebym jakby o tym zapomniał. Bo jeżeli ktoś mi powie, to ok, wpiszmy sobie, ja sobie tego nie zapiszę w telefonie, ja sobie tego nie zapiszę w notatniku swoim czy w planerze, to automatycznie szansa, że zapomnę o tym, jest bardzo duża. Ja mam bardzo dobrą pamięć, natomiast takie rzeczy, których jest tysiące, nie sposób je zapamiętać. Bo w moim życiu dzieje się milion aktywności i milion osób ze mną rozmawia o różnych rzeczach i ja po prostu na najzwyczajniejszym świecie nie jestem w stanie wydolny zapamiętać wszystkich detali, tak? A jeżeli detal zawiera termin, czas, miejsce i tak dalej, to po prostu wolę mieć go zapisane, żeby się nie zajmować rzeczami, które są mało istotne. To, że ja zapamiętam to, to nie będzie miało wpływu na to, czy ja to kiedyś wykorzystam. Ja wolę skupiać się na tym, żeby zapamiętywać rzeczy, które są istotne, merytoryczne, które czegoś uczę cały czas, żeby mieć tą wiedzę i cały czas mieć do niej dostęp, niż do pierdół, które są dzisiaj istotne i które już nie będą istotne. Za rok nie będzie istotne, kiedy myśmy się spotkali o tej godzinie. Okay. I to jest bardzo ważne. Kalendarz online, to już mówiłem, ja korzystam z Google'owskiego. Google'owski się bardzo fajnie integruje z każdym smartfonem, który macie, czy na Androidzie, czy z iPhone'em, czy z innymi aplikacjami, które są do tego dostępne. Mój kalendarz integruje się z kilkoma aplikacjami. Ja w międzyczasie używam takiej aplikacji Fausita do umawiania moich spotkań. Natomiast też to jest najbardziej popularny kalendarz w internecie, który integruje się po prostu z wieloma aplikacjami. Ja zawsze sobie robię pod koniec miesiąca takie podsumowanie właśnie na papierze, co mi się udało zrealizować, co mi się nie udało zrealizować, jakie są moje osiągnięcia, jakby lekcje na przyszłość. I to jest bardzo ważne i to już jakby sobie wolę zapisać. Kolejna taka rzecz, która jest ważna, gdzie się to materializuje, to jest to, że i być może ktoś z nas widział o tym sekret, jakby jest w nim wiele prawdy, wiele naciągnięć, jakby wiele niedomówień. Natomiast ja wykorzystałem tam taką technikę, że jak jeszcze byłem biedny, nie miałem pieniędzy, chciałem mieć fajny samochód, chciałem mieć fajne wakacje, fajny dom i jakieś rzeczy takie, na które mogłem sobie zarobić, ale jeszcze nie bardzo w to wierzyłem, to zrobiłem sobie taką wizualizację i zrobiłem sobie tapetę i połączyłem w Paint'cie tapetę z kilku, chyba sześciu obrazków i tam wrzuciłem sobie samochód, jaki mi się marzy, wakacje, jakie mi się marzą, dom, jaki mi się marzy, jakieś tam rzeczy, które były takie materialne, które chciałem zdobyć i na które chciałem zarobić, które wtedy jeszcze były ode mnie tak odległe, jak stąd w kosmos. Czyli jak ja to robiłem, to nie do końca wierzyłem, że ja to kiedyś osiągnę. A dzisiaj jak patrzę na tą tablicę swoją, na tą tapetę na pulpicie, to była tapeta, ja ustawiłem sobie jako tapetę. Czyli codziennie patrzyłem na to, otwierając komputer, przeglądając ikony, miałem to zawsze w tle. Po prostu patrzyłem na to i wiecie co, i po chyba 3-4 latach zobaczyłem, że już to wszystko osiągnąłem. A jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy, nie wiem, po 10 latach na to wszystko, to ja patrzę na to i widzę tak naprawdę, że ja dzisiaj zarabiam tyle miesięcznie, żebym mógł te wszystkie cele sobie realizować. Naprawdę. I to jest jakby dla mnie totalnie bardzo, bardzo osiągalne i nawet nie jest motywujące do tego, żeby to, co wrzuciłem, to już jest poniżej znacznie standardu, którym żyję dzisiaj. I to ma taką wielką moc, bo ja się uważam, że jakby to napatrzyłem się na to i w końcu uwierzyłem w to, że to jest dla mnie, ja to zasługuję. Jakby ja sobie określiłem ten cel, jakby wszystko, co robiłem na tym komputerze, robiłem po to, żeby po prostu te rzeczy osiągnąć. I okej, jeżeli chodzi o te cele, to ten cel powinien mieć takich kilka zasad, tak? No ja nie jestem szkoleniowcem jakby z wyznaczania sobie celów, ale no on powinien być przede wszystkim taki klarowny, czyli powinien być jasny, żebyś wiedziała, kiedy go osiągnąłeś. Cel powinien być mierzalny w
czasie też, żeby wiedzieć, tak określony w czasie, czyli na ile sobie dajesz czasu, żeby go osiągnąć i zrealizować, czyli to będzie do końca roku, to będzie do końca miesiąca, do danego dnia, to się ma zadać. Szkolenia są dla mnie naprawdę bardzo ważne i jakby ja jestem tu, gdzie jestem, głównie dlatego, że zainwestowałem kupę pieniędzy, myślę, że to jest przynajmniej kilkaset tysięcy złotych w szkolenia i jakby te szkolenia pokazały mi, jak znaczy one mi przeprowadziły w pewien sposób od miejsca, gdzie nie miałem jakichkolwiek pieniędzy, do miejsca, w którym tych pieniędzy mam więcej niż ich potrzebuję, niż jestem w stanie jakby ich skonsumować. I to jest dla mnie bardzo ważne. Jakby ja jeżdżąc na szkolenia również odpoczywam, bo odrywam się od swojej rutynowej pracy, od swoich obowiązków i też jestem w takim trybie uczenia się i w takim trybie otwartości umysłu. Ja wtedy wiem, że mój umysł jest otwarty na nowe pomysły, na nowe projekty, na rzeczy, które nie byłbym w stanie zrobić, kiedy zajmuję się cały czas bieżączką, czyli rozwiązuje problemy na bieżąco, a podczas wyjazdów, podczas różnych szkoleń tam się edukuje. I ja jeździłem na szkolenia bardzo, bardzo, bardzo daleko i najdalej jeździłem na szkolenie do Malezji, więc jeśli ktoś mi mówi, że wiesz co, przyjechałbym na twoje szkolenie do Lublina, ale generalnie mam tam 200 czy 300 kilometrów, nawet 500 kilometrów i jest daleko, jak przyjechałbym, jakbyś zrobił gdzieś koło mojej miejscowości, to generalnie no, jest trochę szkoda tej osoby, bo dla mnie pieniądze się nie były jakiejkolwiek odległości i jak ja bym miał przyjechać na szkolenie, które zmieni coś w moim życiu, to bym przyjechał na drugi koniec świata na to szkolenie, bo to nie ma znaczenia, tak, że czas, który poświęcamy na dojazd, też może być wykorzystany efektywnie.